marszałek, Wysoka Izbo. Popieramy ten wniosek, chociaż był to polityk nie prawicy, a centrowy, ale bardzo racjonalny. Na dzisiejsze czasy pewno by go uznano za skrajną prawicą, którą nie był. Wtedy był uważany i słusznie za polityka centrowego. Ale najwyższa pora, żeby tacy politycy jak Korfanty czy Witos zajęli miejsce panteonów bohaterów okresu międzywojennego. Ja przypominam, że jeszcze w 1981 roku pisałem, że jak socjaliści porzucą już tam Marksa, Engelsa, Lenina i tak dalej, to sobie wybiorą Piłsudskiego na wodza i pod hasłem Piłsudskiego będą budowali teraz w Polsce socjalizm. I to niestety się sprawdziło. Otóż my byśmy chcieli, żeby pamiętano o takich właśnie ludziach jak Korfanty, jak Witos, jak Mowski, prawda? Ludzi, którzy przez tego Piłsudskiego byli więzieni. No nie można jednocześnie wychwalać Witosa, jednocześnie chwalić tego, kto go wsadził do kryminału całkowicie bezpodstawnie. Dlatego też musimy, jeżeli chcemy się wyrwać z socjalizmu, musimy wyrzucić z panteonu jedną postać, Józef Piłsudski. Dziękuję. Bardzo proszę.